Witam Was bardzo serdecznie na filmie instruktażowym jak oddać rozwiązane zadanie domowe nauczycielowi na Classroom. Logujemy się na swoje konto. No i widać tu na kafelku mamy zadanie domowe do jutra do godziny 17. No i teraz tak. Tu na tej głównej stronie, powiedzmy, znajdują się pliki, które są te same, znaczy ten sam jeden plik dla wszystkich, a w tym miejscu, gdzie jest ten taki kwadrat, jest dokument, plik, który jest dla każdego ucznia osobno. Zaczniemy może od tej, powiedzmy, głównej strony. Zacznijmy może od tej listy obecności, jak to tak nazwałem. Czyli jeżeli nauczyciel coś doda dokument, jest to dokument, który mogą edytować wszyscy uczniowie. I tak, jak go otworzymy, no to otworzy nam się on od razu w aplikacji Google. I teraz możemy ten dokument edytować, czyli to była lista obecności. Tu tester 2 się już wpisał. I ja dopiszę siebie. Nic nie musimy zapisywać, tylko po prostu zamykamy okno. I to już jest tam zapisane. Pokażę zresztą. Rzeczywiście tu, co wpisałem siebie na listę obecności, to widnieje. Drugi. Mamy obraz, tak? W poleceniu mamy nazwać odcinki w tym okręgu. No jak go otworzymy, to pokaże nam się ten obraz. No i teraz mamy dwie możliwości. Pierwsza możliwość, czyli wykonać to na tym pliku. Co robimy? W prawym górnym rogu klikamy te trzy kropeczki i otwórz w nowym oknie. Teraz będziemy mogli coś na tym napisać, ale na początku musimy otworzyć w odpowiedniej aplikacji. Ja proponuję taką aplikację DotsCube. Jeżeli nie mamy jej tutaj na liście, wtedy podłącz więcej aplikacji, klikamy, tak, i tu szukaj w aplikacjach, piszemy DotsCube, Enter, no i on mi znajduje, podłączamy do naszych aplikacji. Ok, ja już ją tutaj mam, także otwieram. No i mamy nasze zdjęcie od nauczyciela. Mamy cały pasek tutaj narzędzi. Możemy wpisać to odpowiedzi, czy podpisać te odcinki ręcznie, albo z klawiatury, tak? No to ja wezmę z klawiatury, żeby to ładnie wyglądało. Jeszcze tu obiorę sobie czerwony kolor, że to chodzi o to. Teraz podpisuję, że to jest promień. Drugi. Wybieram niebieski kolor. Podpisuję, że jest to średnica. I trzeci, zielony kolor. Podpisuję, że jest to cięciwa. Co robimy dalej? No to teraz musimy to wziąć i zapisać albo przekazać nauczycielowi w jakiś sposób. Czyli klikamy sobie po prawej stronie na górze Download Export. Otwiera nam się takie menu, gdzie mamy do wyboru albo zapisać to na komputerze, albo zapisać to na dysku Google, albo jeżeli mamy konto na Dropboxie, to też jest wirtualny dysk i OneDrive, czyli Microsoftu, ale po co my będziemy kombinować, jeżeli to możemy zrobić na Classroom. Czyli klikamy Classroom, klikamy ten odnośnik i klikamy jeszcze raz. Teraz tak, wybieramy zajęcia, na które chcemy to dodać. No tutaj akurat tester ma tylko jedno zajęcia, czy wybieramy te zajęcia. Czytujemy, do którego projektu, no tester ma tylko zadanie domowe i ciskamy OK. Mamy tutaj link do naszego
materiału i dołączamy. Koniec. Zamykamy to okno. Zamykamy okno, kartę całą z naszym rysunkiem. Zamykamy kolejne okno. I teraz jesteśmy na tym naszym zadaniu domowym. Cofamy się. Widzimy, że ten link nam się pojawił tutaj. Drugi sposób to jest taki, że zrobiłem to na przykład w zeszycie, tak? Strykam zdjęcie. No to ja mogę te zdjęcie dodać. Czyli dodaj lub utwórz. I teraz mam coś do wyboru. Albo dysk Google, czyli mam ten dokument, to zdjęcie na dysku Google. Link, czyli gdzieś mam umieszczony w innym miejscu. Albo krótko i zwięźle plik. Otwiera nam się okno, wybieramy plik z urządzenia. Ja mam go tutaj. Otwórz. Prześlij. W ten sposób ten plik został tutaj dołączony. Możemy również, na przykład może nie do tego zadania, tu mamy jeszcze takie opcje jak dokumenty, prezentacje, arkusze i rysunki, czyli to mamy czyste dokumenty, na których dopiero byśmy mogli coś wypełnić i zapisać tutaj, odsyłając później do nauczyciela. No i teraz przejdźmy sobie jeszcze do tego zadania, które było dodane w tym prostokącie, tak? Jeżeli to jest dokument Google, czyli edytowalny, klikamy, otwiera nam się on bezpośrednio w aplikacji Google. Wypełniamy, czyli 4, tutaj będzie 2, zadania bardzo trudne. Nic nie zapisujemy, tylko po prostu zamykamy okno. Ten dokument jest już zapisany. Pokażę teraz, że rzeczywiście tak jest. Tak? Jest z naszymi odpowiedziami. No i nie zostało nic innego, jak oddać to zadanie. Czyli klikamy oddaj. Tutaj jeszcze nas powiadamia system, że takie załączniki mam tutaj razem z tym zadaniem. No to oddajemy. No i to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to proszę do mnie piszcie. Do zobaczenia, abyśmy się jak najszybciej zobaczyli.